Witajcie ponownie, przyjaciele, na moim kanale w odcinku z cyklu, w którym analizujemy różne ciekawe materiały pod kątem psychologii, zachowania, różnych strategii, wzorców i tak dalej. Zapoczątkowałem tę serię już chyba prawie 5 lat temu. Wzorce i schematy, które możemy wyciągnąć z analizy, charakteryzują one także na przykład negocjacje wysokiego szczebla. Fakt, że być może niezbyt intensywnie i regularnie ją kontynuowałem, aczkolwiek właśnie trafiłem na materiał, wobec którego nie można przejść obojętnie w kontekście tego typu analiz. Dzisiaj przeanalizujemy konfrontację Radosława Sikorskiego, zbieżność nazwisk przypadkowa, z Krzysztofem Bosakiem i Dobromirem Sośnierzem. I teraz zapraszam pana do wypisania wniosku akcesji do takiej mojej urny. Od razu informuję, że ten odcinek nie dotyczy polityki i nie będę analizował tutaj poglądów, które są głoszone w tym nagraniu, a jedynie tą całą otoczkę, te wszystkie wzorce psychologiczne, które możemy tam zaobserwować. Oglądajcie! Mówiłem o tym, zanim pan do nas dotarł. Pod siedzibą Komisji Europejskiej trwa konferencja Krzysztofa Bosaka, kandydata na prezydenta w nadchodzących wyborach, oraz Dobromira Sośnierza. Obaj panowie są politykami Konfederacji. Nagle, podobno przypadkiem, zjawia się on, Radosław Sikorski. Wieloletni członek Platformy Obywatelskiej, europarlamentarzysta, były marszałek Sejmu, no, stary polityczny wyga, można powiedzieć. No i cóż, staje i się przygląda, pilnuje. Witam państwa, witam znakomitego kolejnego słuchacza, pana marszałka. Czy to te silnie prounijne poglądy nie pozwoliły mu przejść obojętnie wobec kogoś, kto głosi inne poglądy? Czy jest to jakiś element gry? Ja bym się skłaniał ku tej drugiej opcji. Wydaje mi się, że polityk z tak długim stażem nie robi nic pod wpływem emocji. Wszystko jest przekalkulowane. Polityka to ciągła gra i ktoś taki nie podejmuje decyzji, nie myśląc o ewentualnych korzyściach czy stratach, które mogą wyniknąć z jakiegoś działania. No więc to zachowanie Radosława Sikorskiego na pewno ma za zadanie wywrzeć jakąś presję. Być może jako stary polityczny wyga myślał, że to wystarczy, żeby młodzi politycy po prostu się zestresowali, żeby wymiękli, żeby wyprowadzić ich z równowagi. Tymczasem nie są oni tacy młodzi, jak się może wydawać. No, Dobromir Sośnierz ma 44 lata, od 30 lat jest związany z polityką, a Krzysztof Bosak ma już 38 lat. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy nie mogą się zestarzeć i wyglądają dużo młodziej niż są w rzeczywistości. Baby face, you got the cutest little baby face. Pozory więc mylą, jednocześnie zdaje się, że Radosław Sikorski początkowo osiąga zamierzony efekt. Konsekwentnie przerywa Sośniarzowi, używając takich triggerujących, krótkich sloganów. Dyrektywy. Tak w tempie mniej więcej jedną na dzień. To pan sprostuje później, ja tak. Pytań, ja koryguję, w tempie mniej więcej jedną dziennie będę panu wydawał dyrektywy i pan będzie musiał ich słuchać. Pan kłamie, wprowadza pan w błąd. To nie tak, wcale to nie tak, pan kłamie. Ja i moja ekipa i w każdej sprawie, no nie. To pan sprostuje później, ja tak. Pytań, ja koryguję, ja teraz nagrywam ten odcinek i gdyby tam ktoś stał i za każdym razem afirmowałby mi stwierdzenia typu... To jest po prostu nieprawda. No to tak by mi się średnio mówiło, a przynajmniej... No to na pewno nie mógłbym... No to tak... I wygląda na to, że Sośnierz rzeczywiście daje wyprowadzić się z równowagi. A Bóg jeden wie, na jakiej podstawie my to uznamy, to nie tylko figę pan dostaniesz, ale jeszcze będziesz pan płacił dwa skary. Dobrowolnie. I teraz zapraszam traktat pana do wypisania wniosku akcesji do takiej mojej Unii. Z reguły jest tak, że w tego typu dyskusjach i konfrontacjach ten, kto daje wyprowadzić się z równowagi, kto daje ponieść się emocjom, ten przegrywa. Chyba że emocje, w które się wprowadził, reprezentują grupę jego wyborców, albo wprowadzając się w dane emocje, chce wprowadzić również w te emocje swoich słuchaczy. W tej kampanii mogliśmy już zaobserwować ludzi, którzy wywierali emocje na innych, wprowadzając siebie w dane emocje. Chcecie żyć w takim państwie? Chcecie takiego przywództwa? Chcecie takiego, bo nie jestem w stanie już użyć innego słowa, bezjajectwa opozycji?
Chcecie przyglądać się temu biernie, jak zabierają nam naszą wolność? Natomiast w tej całej PR-owej grze, nawet jeśli wchodzisz w pewne silne emocje, to nie znaczy, że te emocje mają przejąć nad tobą kontrolę. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Bo jak masz być dobrym liderem, dobrym rządzącym, skoro nawet nie potrafisz rządzić samym sobą? Która będzie właśnie taka. Swoimi własnymi emocjami. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Natomiast Dobromirowi Sośnierzowi, który jest politykiem antysystemowym, który jest takim zwykłym gościem z długimi włosami, który poszedł tam do Sejmu, żeby wygarniać tym wszystkim zawodowym politykom rzeczy, których nikt inny nie powie, komuś takiemu można dużo więcej wybaczyć. Ja powiedziałem panu już, jaka propozycja. Wybory powszechne sędziów. No, wybory powszechne sędziów. Dobrze, ale zanim ta propozycja, bo do niej trzeba zmienić konstytucję. Rozmowa jak z Głupkiem, naprawdę. Dobrze, Przepraszam państwa. No, jego PR-em jest brak PR-u i nie jest on takim typowym politykiem, więc inaczej postrzega się to, jeśli prezentuje swoje poglądy w taki nawet dosyć agresywny sposób. Będę panu wydawał dyrektywy i pan będzie musiał ich słuchać. Jeśli pan ich nie będzie słuchał... Nieprawda, nie takie. Oczywiście, pan musi ją wdrożyć u siebie. Tak, no upraszczajmy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że większość ludzi nie zrozumie tego rodzaju komunikatu, tego rodzaju przenośnik, z której skorzystał. Większość ludzi będzie to analizowała dosłownie. Jest to też coś, co bardzo łatwo wyciągnąć z kontekstu i gdzieś tam później wrzucać jako fake newsa, powielać cały czas. No i my będziemy mieli zawsze większość, my sobie tak policzymy, że my z Konfederacji będziemy mieli większość, a pan będzie musiał wieszać konfederackie flagi, żeby się ubiegać o nasze wnioski. Jeśli z jego ust w taki agresywny sposób padnie zdanie tego typu, to większość wyborców faktycznie tak to zrozumie. Zrozumie ten komunikat jako: tak, Konfederacja chce wprowadzić ustrój faszystowski. Zapraszam pana do wypisania wniosku akcesji do takiej mojej Unii. Dziękuję za uwagę. Ludzie nie zrozumieją tego jako metaforyczne pokazanie tego, jak działa Unia Europejska. I w tym przypadku Radosław Sikorski może osiągnąć zamierzony efekt. Być może chciał, żeby tego typu komunikaty padały podczas konferencji swoich konkurentów politycznych. Czas na główną postać tej konferencji, kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka. Co robi Radosław Sikorski? Bezpardonowo wbija się przed kamerę, wbija się w jego konferencję i staje razem z nim przed kamerami. Uwagi. Nie, proszę nie stawać z nami, ponieważ nie należy pan do naszej... Dlaczego? Jesteśmy przed przedstawicielstwem Unii Europejskiej. Proszę nie zakłócać naszej konferencji prasowej, panie ministrze. Proszę nie kłamać o Unii Europejskiej. Proszę zapanować nad nerwami. Proszę zapanować nad nerwami to dosyć częsty zabieg. Nie wiem, czy użyty świadomie, ale bardzo często politycy to mówią. Oddaję głos panu posłowi Krajewskiemu. Dziękuję i proszę bardzo. Się nie denerwować. Ja naprawdę staram się być, jestem jak sądzę bardzo spokojny. Pani szósty raz sugeruje, że jestem zdenerwowany. Znam tę technikę. Ale proszę jej nie stosować, no bo sprawa jest zbyt poważna. Proszę, aby pan podział na pytanie pana posła i kontynuujemy przesłuchanie. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że rozumiem pani zły nastrój, ale nie powinien on wpływać na przebieg dzisiejszego postępowania. Zauważcie, że Radosław Sikorski stoi bardzo blisko Krzysztofa Bosaka. Proszę się odsunąć, panie ministrze. Na oko jest to jakiś metr odległości, a to już jest strefa osobista. Nie strefa intymna, ale strefa osobista, do której nie wpuszcza się kogoś, kto nie tylko nie jest twoim kolegą, ale jest wręcz twoim wrogiem. Poza tym to, że stanął tak blisko w kontekście tej całej pandemii, ma jeszcze drugie dno. To tym bardziej może budzić dyskomfort, a wręcz lęk, żeby się czymś nie zarazić, nie dostać wirusa. Proszę zachować dystans wynikający z zasad higienicznych. No właśnie, proszę założyć swoją konferencję prasową, proszę pana. I to jest oczywiste działanie, które miało za zadanie wyprowadzić konkurenta z równowagi, sprawić, żeby przestał czuć się komfortowo, żeby zaczął się stresować, żeby był podenerwowany, żeby nie mógł się skoncentrować, żeby czuł się zdominowany przez tą drugą osobę.
Tutaj Krzysztof Bosak prosi go uprzejmie, żeby się odsunął, jednak Radosław Sikorski nie reaguje, jeszcze bardziej wywierając tym samym presję. Proszę się odsunąć, panie ministrze. Jeżeli mają państwo dziennikarze jakieś pytania... Ja też chętnie odpowiem. Pokazując, że on tu rządzi, że on nie ma zamiaru się w żaden sposób podporządkować, mimo że wbił się na nieswoją konferencję prasową. Przyjrzyjmy się mowie ciała obu osób widocznych na nagraniu. Radosław Sikorski stoi stabilnie, jest wyprostowany, nie ma tam nerwowych ruchów, ręce ma założone do tyłu, stoi jak szef, jak ktoś, kto przyszedł po to, żeby rozstawiać wszystkich po kątach. Założenie rąk do tyłu pokazuje tak jakby, że odsłaniam się, ja się ciebie w ogóle nie boję, zobacz, tu są moje punkty newralgiczne, jak chcesz to wal, i tak mi nic nie zrobisz. Taki komunikat przekazuje się tego typu postawą ciała. Bosak również stoi w miarę stabilnie, jego ułożenie dłoni może wskazywać na poczucie bycia pod presją, poczucie pewnych nacisków. Ten nacisk jednej dłoni na drugą symbolizuje tutaj odpieranie się presji właśnie, odpieranie się jakiemuś naciskowi drugiej osoby. Bosak jednak zachowuje spokój i kontynuuje odpowiadanie na pytania, próbując zignorować Radosława Sikorskiego, co nie jest proste, ale jest to w zasadzie najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Pokazać, że ty jesteś tu nieważny. Tak, żeby po prostu Radosław Sikorski poczuł się tam nieproszony, niepotrzebny, ignorowany i być może to mogłoby wyprowadzić go z równowagi, ten jednak stoi niewzruszony. Być może widzi, że nie tak łatwo wyprowadzić Bosaka z równowagi, więc obiera sobie ku temu łatwiejszy cel, czyli Dobromira Sośnierza. Zagaduje więc do niego, zaczyna toczyć się tam dyskusja, która skutecznie odwraca uwagę, jak również dekoncentruje Krzysztofa Bosaka. Że spróbują kogoś lojalnego wobec siebie umieścić na tej funkcji, myślę, że będzie wiernie służył obozowi rządzącemu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania inne? Apeluję o to, aby w rocznicę wstąpienia dobrowolnego... Tutaj Bosak nadaje tożsamość, ustawia rolę w tej całej sytuacji Radosława Sikorskiego, czyli sprowadza go do zwykłego trola. Plus jeszcze umniejszając jego roli, pokazując, że jest on jakimś wysłannikiem Kidawy Błońskiej, która sobie nim pogrywa. Panie ministrze, prawda? To ja mam do pana pytanie. Skoro pan przyszedł trollować naszą konferencję prasową... Przechodziłem. Rozumiem, jako... terenie publicznym. Jako wysłannik mojej kontrkandydatki pani Kidawy Błońskiej, być może nie słyszał pan całości, ale jeżeli pan zarzuca kłamstwo, to proszę powiedzieć, która z rzeczy, które ja dzisiaj tu powiedziałem, jest kłamstwem. No, powiedzieliście, że Unia Europejska narzuca państwom członkowskim dyrektywy. To jest po prostu nieprawda. Państwa członkowskie. A wiecie, kto reprezentował Polskę na tej Radzie Europejskiej? Pan prezydent Lech Kaczyński. I to są dokładnie... Tutaj Radosław Sikorski wpisuje się w narrację swojej partii, która ma za zadanie pokazać, że wszystko, co nie jest PO czy tam KO, to jest PiS. I nie ma nic pomiędzy. Świat jest platformersko-pisowski. My uważamy, że osoby takie jak pana były kolega partyjny Donald Tusk, które zasiliły Unię Europejską, nie reprezentują już państw, nie reprezentują społeczeństw. A Morawiecki reprezentuje? I to jest mu na rękę, żeby wrzucić polityków Konfederacji do jednego obozu, do jednego worka z PiS-em. To osobom, które są skłonne zagłosować na PiS, ale mają takie umiarkowane poglądy, może wysłać komunikat, że PiS wpisuje się w te poglądy, które są tam głoszone, więc jest bardziej radykalną partią, niż może się wydawać. A z kolei tym, którzy nie popierają Platformy Obywatelskiej, ale szukają alternatywy dla PiS-u, może pokazać, że Konfederacja to w zasadzie taki drugi PiS. Pan prezydent Lech Kaczyński. I to są dokładnie takie fake newsy o Unii Europejskiej, które doprowadzają do nieszczęść, do wyprowadzenia... Niech pan pozwoli, że odpowiem, jeżeli pan zarzuca kłamstwo. Bosak grzecznie i kulturalnie prosi o pozwolenie. Radosław Sikorski natomiast grzecznie mu tego pozwolenia udziela. Pan pozwoli, że odpowiem, jeżeli pan zarzuca kłamstwo. Proszę bardzo. Być może jest w tym aż za bardzo grzeczny, no bo to jednak jest jego konferencja i generalnie oczywiście trzeba zachować jakieś zasady kultury, tylko czy tak prosić o pozwolenie na własnej konferencji? Być może w granicach kultury, ale stanowczo powinien po prostu przerwać swojemu oponentowi i wejść mu w słowo, dając tym samym sygnał, że okej, jestem cały czas zrównoważony, kulturalny, ale
To jest moja konferencja. To ty masz mnie poprosić o pozwolenie, żeby zabrać głos. I bez jego gdyby głosu pan nie przerywał, nie ja kulturalnie wysłuchałem pańskiej opinii, mimo że jest pan nieproszonym gościem naszej konferencji, to kulturalnie wysłuchałem. I proszę pozwolić, że kulturalnie odpowiem. Ale być może jednak ten kulturalny styl ma jakieś uzasadnienie, bo w stosunku do Bosaka, który jest bardzo uprzejmy, stonowany, kulturalny, tak aż do bólu, Radosław Sikorski, no, wypada jak zwykły burak. Dlatego, że oceniamy, że byłoby to w interesie państw zachodnich. Myli pan centralizację podatków z centralizacją sposobu ich naliczania. Metodologii uważam, ich uważam, wyliczania. Że żadna metodologia... To samo. Oczywiście, to że nie jest, jest to samo. To nie jest to samo, to nie jest to samo. Jeszcze 5 razy może to powtórzyć. Oczywiście, że nie jest to samo, jesteśmy przeciwni zarówno jednemu, jak i drugiemu. Radosław Sikorski, tak jak i na początku, cały czas próbuje używać takich triggerujących słów. To jest nieprawda. Mamy prawo do takiej opinii. Unia Europejska, podobnie jak nieprawda. Mamy prawo do nieprawda. Opinii, które mają za zadanie wyprowadzić oponenta z równowagi. Emancypowały się. Jeszcze Dobromir, jeżeli pozwolisz. Jeszcze jedna rzecz, którą podkreśliłem, zanim pan do nas dołączy, była taka, że ogromna większość ludzi w instytucjach unijnych... Natomiast na Bosaku... nie robi to dużego wrażenia i nie spełnia swojego zadania. Bosak dalej merytorycznie odpowiada na zarzuty, mówi dość szybko, co w tej sytuacji jest uzasadnione, ponieważ no musi się spieszyć, żeby jak najszybciej, jak najprecyzyjniej powiedzieć, co tak naprawdę ma na myśli, zanim ktoś zdąży mu przerwać. Poprawne politycznie media, które kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nie dały żadnego czasu eurosceptykom. Mieliście przygniatającą przewagę we wszystkim i zgodnie z kryteriami demokratycznymi Rady Europy, te referendum nie było w ogóle referendum demokratycznym. Tutaj Radosław Sikorski odwołuje się do autorytetu, który jest szczególnym autorytetem w środowiskach konserwatywnych reprezentowanych przez Krzysztofa Bosaka. Te referendum nie było w ogóle referendum demokratycznym. Wstąpienie do Unii Europejskiej poparł papież Polak Jan Paweł II i pan to powinien wiedzieć. Jan Paweł II lubił kremówki, a ty nie lubisz kremówek? To znaczy, że nie lubisz Jana Pawła II. Oczywiście, że to wiem. Nie zgadzałem się w tej kwestii z Janem Pawłem II i z dużą częścią polskiego episkopatu. Nie wiedziałem, ale że jest pan naród takim, w dwudniowym nie wiedziałem, że jest pan takim klerykałem, że uważa pan, że pan nie, podzielać nie trzeba opinię być klerykałem, żeby szanować biskupu. Jana Pawła II. Zgodzi się pan? Oczywiście szanuję Jana Pawła II, nie zgadzam się z jego opinią w kwestii przypomnienia od wstąpienia Unii Polski Lubelskiej do Unii Europejskiej. Naród panie zdecydował. Tutaj wiedząc, że Bosak jest narodowcem, Radosław Sikorski odwołuje się do narodu, podkreśla to słowo naród w każdym zdaniu. Panie ministrze, kasowanie innych frazesami już minęło. Ten czas się skończył. Naród zdecydował w dwudniowym referendum. Zanim jednak zdąży sformułować slogan, Bosak go wyprzedza i już odpowiada na to, co może paść z jego ust. Panie ministrze, kasowanie innych frazesami już minęło. Ten czas się skończył. Naród zdecydował w dwudniowym referendum, więc nie mówcie, że to zostało nam narzucone. To była decyzja polskiego narodu. Błyskotliwość i szybka riposta Krzysztofa Bosaka na pewno wizerunkowo działa na jego korzyść, bo Radosław Sikorski w tej wymianie zdań przy nim wygląda wręcz na spowolnionego. Z argumentami takimi, że 4 nowe unijne podatki są szkodliwe i że PiS, Platforma, PSL, SLD zgadzają się w tej kwestii, próbować docierając do społeczeństwa przez ośrodki medialne takie jak TVN, Polsat, TVP, które wszystkie popierają Unię Europejską. W tym momencie Bosak zrobił to, co wcześniej zrobił Radosław Sikorski, czyli wrzucił wszystkich do jednego worka. Czyli jesteśmy my, antysystemowcy, i jesteście wy, PiS, Platforma i tak dalej. I wy się zasadniczo od siebie nie różnicie. I to jest to, czego politycy PiSu i Platformy wyjątkowo nie lubią, bo oni robią wszystko cały czas, żeby właśnie się od siebie odróżnić. Żeby pokazać, że oni są tym wszystkim, co jest złe. Rzeczywiście mamy tu wielką swobodę. Dziękuję za łaskawość, panie ministrze. Dziękuję. Tak jak w trakcie referendum. Dziękuję za debatę. Proszę więcej nie grzeszyć wprowadzaniem narodu w błąd w sprawie Unii Europejskiej. Radosław Sikorski cały czas kontynuuje swój protekcjonalny ton, chociaż myślę, że zdążył się już zorientować, że nie ma do czynienia być może z tak młodym politykiem, jak mu się wcześniej wydawało. Zakładając, że wcześniej specjalnie nie znał czy nie śledził
poczynań Krzysztofa Bosaka. Nie wykazał pan żadnego błędu poza niezgodnością z pana indywidualnymi opiniami nieprawda. Politycznymi. Pan europoseł powinien był się nauczyć, jak uchwalana jest dyrektywa europejska. No i znowu, Bosaka nie udało się wyprowadzić z równowagi, ale przecież zawsze jest coś, z którym nie będzie problemu. Ja polecam panu filmy, zresztą na moim kanale dostępne, z tego jak niech pan sobie obejrzy, bezsilne jęki posłów Platformy i całej Europy Wschodniej w dyskusji nad pakietem mobilności. I niech pan to zjedzie. Demokracji nie zawsze się wygrywa. No to, tak? A kiedy się nie zawsze. Panie ministrze, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To pożegnanie łokciem niby tak ze względów higienicznych, pandemicznych i tak dalej, no ale jakoś wcześniej nie zachowywał tych 2 metrów dystansu i maseczki nie miał na nosie. To więc może też być taki ukryty psztyczek. Takie wiecie. Piątka. Piątka. Ach, pandemia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia dziękujemy, państwu. Dziękujemy niespodziewanemu gościowi, dziękujemy państwu, dziennikarzom, którzy również uwiecznili tą sytuację. Podsumowując, myślę, że taki polityczny wyga jak Radosław Sikorski nie robi nic bez myśli o tym, jakie korzyści może dzięki temu osiągnąć, więc czy poprzez swoje działanie osiągnął jakieś korzyści, kto więcej zyskał na tej całej sytuacji. Myślę, że więcej wygrał tutaj Krzysztof Bosak, który zyskał rozgłos. Pewnie nikt nie mówiłby o tej konferencji, gdyby nie doszło do tej konfrontacji, a ludzie kochają konfrontacje. Kochamy dramy, kochamy igrzyska, więc to też na pewno wzbudziło emocje i zainteresowanie i myślę, że ludzie chętniej stają po stronie tego broniącego się, a nie atakującego, jeśli broniący się obronił się dobrze. Łatwiej jest zdobyć sympatię, jeśli jesteś atakowanym, niż atakującym. Może więc warto wyciągnąć z tego uniwersalny wniosek, że nie zawsze najlepszą obroną jest atak, że czasem może lepiej poczekać, żeby ktoś zaatakował cię jako pierwszy i później wykorzystać wszystkie swoje kompetencje do tego, żeby się skutecznie obronić. Wtedy łatwiej wzbudzić w innych sympatię. To tyle w tym odcinku. Subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam też do podzielenia się w komentarzu swoimi wnioskami. Być może są też jakieś nagrania, które myślisz, że warto, żebym przeanalizował pod tym kątem, co to nagranie. Napisz to w komentarzach. Zapraszam też do obejrzenia moich poprzednich analiz tego typu. Jeśli chcesz, żeby nasza relacja była bardziej bezpośrednia, możesz także podążać za mną na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!